Wszyscy znamy wzór na pochodną funkcji złożonej. Przypomnę teraz szybciutko ten wzór i później zastanowimy się, co wynika z tego wzoru dla całkowania w pewnych szczególnych przypadkach. Czyli mamy pochodną funkcji złożonej, g, złożone z f. Najpierw funkcja f działa na argument x, a następnie na wynik działania funkcji f działa funkcja g. No to pochodna czegoś takiego, to jak wiemy, to jest pochodna funkcji g, ale obliczona. Na argumencie, który jest wynikiem działania funkcji f. Czyli to jest g' złożone z f i pomnożone przez pochodną funkcji f. Częstość to określa mianem pochodnej funkcji wewnętrznej. No, przy tej innej notacji można to też zapisać w takiej postaci. g' w punkcie f to, to jest dg po df, a f' to jest po prostu df po dx. Również z taką notacją. Mogliście się spotkać i ona jest bardzo wygodna i widać tutaj właśnie, że ułatwia zapamiętanie tego wzoru. No dobrze, ale teraz to było przypomnienie. Co z tego wynika dla całkowania? Gdybyśmy teraz chcieli obliczyć całkę z czegoś takiego, czyli całkę z funkcji g' od f od x i to pomnożone przez f' od x, całka jest po dx. Czyli liczę całkę z tej prawej strony tutaj. No to oczywiście dostanę to, co było po lewej stronie różniczkowane. Czyli dostanę po prostu g od f od x. No, a oczywiście całkowanie jest zawsze z dokładnością do stałej, czyli plus dowolna stała c. Po prostu całkowałem obie strony tego, tego równania. No i tutaj mam całkę z pochodnej, więc to jest po prostu ta funkcja która tu była różniczkowana plus dowolna stała C. No dobrze, czyli tutaj dostajemy taki ciekawy wzór, który nam pozwala scałkować różne funkcje w takiej sytuacji, kiedy nasza funkcja podcałkowa jest w postaci jakaś funkcja złożona z funkcją inną i pomnożona przez pochodną tej funkcji, z którą jest złożona. No to wtedy możemy zauważyć, że to jest pochodna funkcji złożonej i odgadnąć całkę łatwo. Może najlepiej będzie jak ja to zrobię na przykładzie. Powiedzmy, że chcę całkować funkcję no co możemy wziąć? Weźmy sobie sinus x do kwadratu pomnożony przez cosinus x. Całka jest po dx. No i oczywiście to jest funkcja, która pasuje do tego schematu. To znaczy mamy tutaj Złożenie. W tym wypadku g' to będzie funkcja kwadratowa. f to będzie sinus x. Pochodna sinusa to jest cosinus, czyli tutaj rzeczywiście mamy pochodną tego argumentu, który tutaj stoi pod kwadratem. Czyli możemy napisać od razu wynik tego całkowania. Wystarczy, że całkujemy funkcję g', no bo przypominam, ten, ta funkcja kwadratowa, podnoszenie do kwadratu, to jest g'. Całka z tego to będzie po prostu. Coś do trzeciej przez 3, czyli ten argument do trzeciej przez 3. Czyli to będzie po prostu argument do trzeciej przez 3, a tym argumentem w tym wypadku jest sinus X plus dowolna stała C. No i to pokazuje, to jest pewne uzasadnienie dla, dla tego, co robiliśmy już w innych filmach, mianowicie dla całkowania przez, przez podstawienie. No bo tutaj. Mógłbym zrobić to dokładnie według tego schematu, który pokazywałem w filmach o całkowaniu przez podstawienie już wcześniej. Tylko tutaj jak gdyby to podstawienie wykonałem w pamięci. Nie zapisywałem dokładnie tego podstawienia, ale teraz mogę to zrobić. Czyli jakie ja, ja tu miałem podstawienie? Podstawienie było takie, że jako sinus x podstawiałem sobie u. Czyli tutaj mam wtedy całkę z u do kwadratu. No, pochodna U to jest cosinus, czyli tutaj napiszę z boku. Jeżeli U to jest sinus x, to du to jest cosinus x, dx, czyli to jest rzeczywiście nasze du. No, i przepisuję tutaj to du w takim razie. I mam po prostu całkę z u kwadrat du. No to tak jak już tutaj napisałem, całka z u kwadrat to będzie u do potęgi trzeciej przez 3 no plus dowolna stała c. No i teraz jak wrócę do tego mojego oznaczenia, to znaczy przypomnę sobie, co to było u, że u to był sinus x, no to dostanę oczywiście ten wzór, który już tutaj znalazłem wcześniej. Czyli widzimy, że to jest uzasadnienie dla całkowania przez podstawienie. Widzimy, że całkowanie przez podstawienie bierze się właśnie z tego wzoru na pochodną funkcji złożonej. Czyli tutaj działamy jakby w odwrotną stronę. Stosujemy ten wzór na pochodną funkcji złożonej w odwrotną stronę, nie żeby zróżniczkować, tylko żeby zauważyć, że mamy wynik właśnie działania tego wzoru na pochodną funkcji złożonej i odgadnąć, czego to była pochodna. No i oczywiście można to robić tak na raty, czyli żeby sobie podstawić jakąś nową zmienną, tak jak tutaj mamy w tej dolnej linijce, a czasami można po prostu od razu... Odgadnąć i wykonać jakby to podstawienie w pamięci, tak jak tutaj zrobiłem za pierwszym razem. No i w następnych filmach pokażę kilka przykładów, jak właśnie można wykorzystać znajomość tego wzoru do tego, żeby odgadywać z pochodną, jakiego złożenia mamy do czynienia i szybciutko to stałkować.